Tak, to ja, pan Maruda. I witam serdecznie na moim kanale pod nazwą Lagarno. W dzisiejszym odcinku zaskoczę was kompletnie. Będziemy oglądać paradokumenty. Ola Boga, Paweł, no nie spodziewałem się. Jezu, jaki szalony pomysł. Wow. Jak zawsze oczywiście, kochani moi mili, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, żebym mógł sobie zarabiać i mógł więcej kupować na przykład, o, żebym mógł więcej kupować takich pięknych kart Pokémon. Błagam, dajcie mi pieniądze. No dobra, jak nie pieniądze, to subskrypcja, łapka w górę i wyświetlenia wystarczą. No co jeszcze mogę powiedzieć? Kocham was z całego serduszka. Jestem lepszy niż Narucia. Niekryty krytyk nadal siedzi w swojej szafie. Generalnie ja jestem najlepszy, oglądajcie mnie. Ewa i Leszek Rostowscy są bezdzietnym małżeństwem. To jest najlepszy rodzaj małżeństwa. Po co sobie psuć małżeństwo i życie jakimś gówniarzem? Kompletne zazdro. Też chcę tak spędzić drugą część mojego życia. Pierwsza część życia to jest to, jak się uczymy, no nie? I dorastamy, studia, szkoła, tak dalej. A druga część życia to jest ta produkcyjna, gdzie my już pracujemy, zakładamy rodziny, poważne życie i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, co muszę zrobić, żeby przedłużyć ten pierwszy okres jak najbardziej. Kobieta pracuje jako sekretarka w szkole podstawowej, a Leszek jest urzędnikiem. Od pewnego czasu para ma kłopoty finansowe. Cholera, Ewunia. Robię to podsumowanie wydatków i nic mi się nie zgadza. Może ty to policzysz raz, co? Nie zgadza ci się, no bo nie o wszystkich wydatkach mi mówisz. Ale o co ci teraz chodzi? No, to... Ta gra kosztowała 100-200 złotych. Droga pani chyba naprawdę się nie zna na grach. Aktualnie nowe gry kosztują po 330 zł. Nawet nie żartuję. Jestem w kompletnej ruinie. Potrzebuję waszego wsparcia finansowego. Będziesz mi robić teraz wyrzuty, że chce się czasem rozerwać. Ale kochani, nie chcę ci robić żadnych wyrzutów. Tylko jest 20, a my prawie nic nie mamy na koncie. Przecież nie kupiłem konsoli, tylko tanią strzelankę na peceta. Chwila, co to za strzelanka? Trzeba zobaczyć okładkę. Widziałem coś tam Space. Po prostu przestrzeń. Najlepsza strzelanka kiedykolwiek. Basia dzwoni? Cześć, siostra. Coś się stało? Dawno nie dzwoniłaś. Musisz mi pomóc. Proszę. Nie, no pewnie. Ta pani ma ze swoją rodziną takie kontakty jak ja ze swoją, czyli generalnie nie rozmawiamy raczej. I za każdym razem, jak do mnie zadzwoni jakakolwiek ciocia, z którą nie rozmawiam od paru lat, to od razu moja pierwsza reakcja jest: cześć, ciocia. No, cześć, ciocia, to mów, kto umarł. Powiedz, o co chodzi? W sumie nie wiem, od czego zacząć, ale mam bardzo nietypową sprawę. Jaka? Mów, o co chodzi? Basia brzmiała na naprawdę przejętą. Ostatnimi czasy nasze kontakty urwały się, ale to moja siostra. I obiecałam, że zrobię wszystko, aby jej pomóc. Kilka minut później Leszek przyszedł do żony. Mężczyzna jest ciekawy, o czym Ewa rozmawiała z siostrą. Wunia, co się stało? Wszystko dobrze? Sama nie wiem. Chyba nie. Co się stało? Dzwoniła Basia, moja siostra. No wiem, przecież ta z Norwegii. Coś jej się stało? Masz jakąś dziwną minę. Basia zapytała, czy Agnes mogłaby do nas przyjechać na jakiś czas. To była naprawdę zaskakująca wiadomość. Córka naszej siostry ma do nas wpaść na parę dni. Co jest w tym takiego strasznego? Dlaczego jest taka straszna muzyczka w tle? Co się dzieje? Ta córka jakąś mordercinią jest? Tak dawno nie rozmawiałam ze swoją siostrą, a tu nagle takie coś. Agnes, jej córka, dlaczego? Basia mówiła, że Agnes ma chyba jakieś problemy w szkole, a psycholog jej zalecił zmianę środowiska. A ona tam nie ma jakiejś szkoły w tej Norwegii? No ma, ale rok szkolny już się skończył. Do nas przyjechałaby na wakacje. I co, wiadomo, co to za problemy? Przypuszczam, że pewnie chodzi o jakieś prześladowanie w szkole. No wiesz, Agnes jest przecież adoptowana. Ja ją ostatnio widziałam, jak miała 10 lat. Ale to fajna, wrażliwa dziewczyna. No tak, ale sama powiedz, twoja siostra nie odzywa się do nas od roku, po czym dzwoni i zrzuca nam na plecy swoją córkę. Musimy się zastanowić. Ja już się zgodziłam. Co? Co? A kiedy ja będę grał? Moja nowa gra! Przestrzeń! Space! I nie zapytałaś mnie o zdanie? Ale Leszek, Basia potrzebuje pomocy. Tyle razy nam sama pomagała, no my też musimy jej pomóc. Ewunia, dopiero co złościłaś się na jakąś tanią gierkę, a
teraz sprowadzamy do domu nastolatkę. Wiesz, jakie to koszty? Zapewniam cię, kochanie, nastolatka jest troszeczkę droższa niż gra za 200 zł. Basia powiedziała, że będzie nas wspierać finansowo. Na początek prześle nam 5000 na konto. Nie mamy ze sobą dzieci. I generalnie prowadzimy idealne życie. Przepraszam, widzowie, jak mam taką koszulkę obcisłą, widać trochę po mnie, że na siłkę chodzę. Czekajcie, tak jeszcze bardziej ściągnę. Widać troszeczkę. Ja generalnie jak się napinam, to wydaje ten dźwięk, więc ludzie na siłowni generalnie boją się mnie. Nie mamy ze sobą dzieci, ale już się do tego przyzwyczaiłem. Trudno mi było sobie wyobrazić, że nagle zamieszka z nami nastolatka. W dodatku nastolatka z problemami. 3 dni później do Rostowskich przyjechała siostrzenica Ewy z Norwegii. Agnes! O nie, o nie! Korowe włosy czek, kolczyki czek, za krótkie spodenki czek. Czyli absolutny koszmar każdego konserwatywnego rodzica. Leszek, co tak długo? Tak długo, bo wujek musiał uważać, żeby mu się auto nie rozpadło po drodze. Nie przesadzaj, to ciągle bardzo dobry wóz. Jasne, widzę. Dobrze, że nikt ze znajomych nie widział, czym tu przyjechałam. Bo u nas wujek w Norwegii, u nas tylko Porsche jeżdżą. Girl! Z każdym odcinkiem staje się coraz bardziej sassy. I kurwa to kocham. Nie musisz być niegrzeczna. Ale no co to za kłótnie na samym początku? No Leszek, Agnes, macie tyle wspólnych tematów do przegadania. Polityka? Nie, wujek, nie. Nauka? Szkoła? Nie, nie. Narkotyki? Bingo! Ostatni raz widziałam Agnes jakieś 6 lat temu, jak odwiedziłam siostrę. Pamiętam, że była taką małą, słodką blondyneczką. No nie ukrywam, że trochę się przestraszyłam, jak zobaczyłam, co wyrosło z tej uroczej dziewczynki. Mama mówiła, że się interesujesz komputerami. Leszek też lubi gry komputerowe. Może wspólnie pogracie, rozerwiecie się. Nie gram w gry dla rozrywki. Ja chcę być programistką, okej? Zabiję się! Ja nie gram w gry dla rozrywki, okej? Ja jestem hakerem! Ostatnio byłam na Pirate Bayu! Dobra, rozumiem. Pewnie jesteś zmęczona po podróży. Może pójdziemy do domu. Do domu, czyli tutaj? A co? W tym całym Oslo to pewnie mieszkałaś w pałacu, co? Tak. Leszek, weź walizki może, bagaże. Chodźcie. Nie tego się spodziewałem. Myślałem, że przyjedzie jakaś zahukana dziewczynka, co boi się własnego cienia, a nie jakaś pan Kuba. Martwiłem się, co powiedzą sąsiedzi. 10 minut później Ewa i Leszek oprowadzają siostrzenicę po mieszkaniu. Tu będziesz mieszkać. No. Możesz się tutaj rozpakować. Fuck. Co to za klitka? Mniejszy to już nie mógł być. Fuck! Co to za miejsce ohydne? Pokój. Ohyda. Fuj. Nie, a tak serio, o co jej chodzi teraz? Bo ja po prostu nie rozumiem. Zwykły pokój. No nie przesunę ściany dla szanownej pani. Przysięgam. Na Boga, ja już jestem w tym wieku, w którym ja się nie utożsamiam z tymi nastolatkami w tych programach. Ja jestem w tym wieku, że już czuję się jak po prostu tak rodzic tego nastolatka i chcę go tylko wyzywać i bić po mordzie. Bo to rodzice robią, prawda? Biją po mordzie, wyzywa, prawda? Przecież tutaj w ogóle nie ma czym oddychać i gdzie ja mam położyć komputer? Tam ci stolik postawimy i nie marudź. Kiedy przyjechałam do Polski, poczułam się jak na jakimś zesłaniu. Ciocia jeszcze wydawała się okej, ale wujek. I teraz wiedziałam, że mnie nienawidzi. Tu będziesz spała. Tak się rozkłada to łóżko. Przyniosę ci pościel. Na pewno będzie ci bardzo wygodnie. Ja mam na tym spać. Wszystko mi się będzie wbijać. Te kolczyki powyjmuj. To ci się nic nie będzie wbijało. Coś ci się wujku nie podoba, to mogę stąd pójść. Proszę, droga wolna. Dobra, Agnes, w takim razie oddawaj paszport, dziękuję. Droga wolna, idź, baw się. Jest, byłbym świetnym rodzicem. Nie, 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 oczywiście, Agnes, no co tu dużo powiedzieć, no na tą chwilę musi ci to wystarczyć. Z czasem może zrobimy tu jakieś przemeblowanie. Pewnie jesteś bardzo zmęczona po podróży, chcesz odpocząć? Dobra, pa. To było bardzo naturalne. Dobra, pa. Oddalam to pytanie, panie władzo. Nie znam zbyt dobrze siostry Ewy, ale odkąd poznałem jej córkę, wiedziałem jedno.
O wychowaniu dzieci moja szwagierka nie miała zielonego pojęcia. Ewa wraz z Leszkiem przygotowują kolację. Małżeństwo zastanawia się, jak poradzić sobie ze zbuntowaną siostrzenicą. Ty widziałaś to samo, co ja? Przecież to twoja siostrzenica wygląda, jakby należała do jakiegoś gangu. Gangu Nanami-chan! Ciekawe, co u Nanami. Stęskniłem się trochę. Może jakąś drugą część filmu o niej nagramy. Ale nie mów jak z Gretyną. Młodzież teraz tak się ubiera. A ty pamiętasz, jak się ubierałeś, jak miałeś 16 lat? Tak. I pamiętam też, że dostawałem za to lanie od rodziców. Jej też by się przydało. Przestań, no. Agnes to dziewczyna z problemami. Musi sobie jakoś z nimi poradzić. A my jesteśmy od tego, żeby jej pomóc. W tym momencie, pani Ewo, wydaje mi się, że problemami Agnes jesteście wy. Ciekawe z jakimi. Ciągle nic nie wiesz. No dobra. Może jakoś przeżyjemy te wakacje. No właśnie, Basia dzwoniła z rana i mówiła, że w zasadzie zależałoby jej na przynajmniej roku. Co takiego? Siostra Ewy po prostu zrzuciła nam swój problem na głowę. Ale kiedy ja pogram w moją grę? W sumie to nie rozumiem. Nie mam ani żony, ani dziecka. Panie Leszku, łapam przerąbane. Można się było po niej tego spodziewać. Mamy wytrzymać z nią rok? O, Agnes, zrobiłam kolację, kanapki. Poczęstuj się. Obgadywaliście mnie, co? Ty, odrobinkę. Nie. Pewnie się zastanawiacie, jak się mnie najlepiej pozbyć. Jezus Maria, jaka ona jest zła! Jak tej kanapki nie zjada, tylko pomidora samego sobie wzięła. Groźna. Brrr. Zastanawiamy się, co takiego musiałaś zrobić, że własna matka chciała się ciebie pozbyć z domu. Murek! Nie wsadzaj nosa w nie swoje sprawy, lamusie! Jak ty się do mnie odzywasz? Nie wiem, o co chodzi, ale trochę mi się ta Agnes spodobała. Ja to chyba lubię niebezpieczne kobiety. Ile moja matka wam dała, żebyście mnie wzięli, co? Myślicie, że nie wiem, że robicie to dla pieniędzy? Och. Agnes! Mężczyznę zabiła! I z każdą sekundą coraz bardziej mi się podoba. Byłam w szoku. Agnes wyglądała na zbuntowaną, ale nie przypuszczałam, że aż tak straci nad sobą panowanie. Agnes... Chodź. Tego było już za wiele. Jakaś gówniara wystartowała do mnie z łapami. Ale Ewa jak to Ewa, zabroniła mi cokolwiek zrobić. Doskonałe metody wychowawcze. Pytanie, jakby Ewa panu nie zabroniła nic zrobić, to co by pan zrobił? Pobiłby ją pan? Agnes zamknęła się w swoim pokoju. Dziewczyna nie chciała rozmawiać z ciotką. Leszek jest oburzony zachowaniem nastolatki. Musimy ją z powrotem odesłać do Norwegii. Ale Leszek, no co ty mówisz, no? Basia potrzebuje naszej pomocy i Agnes też. Tak? To ja ci powiem, co się dzieje. Twoja siostra i jej mąż postanowili pozbyć się problemu i zrzucili go nam na głowę. Tak! Dziękuję, ale nie skorzystam. Nie mów tak. Pamiętasz, jak się staraliśmy o dziecko? I Basia pożyczyła nam pieniądze na tą terapię w Norwegii. Znaczy, no tak, staraliśmy się o dziecko, żebyśmy mieli małe dziecko, wychowali je na dobrego obywatela i dobre dziecko. Ja nie chcę Agnes, która ma już prawie 20 lat, która jest małpą wredną. Chwila, Agnes jest niepełnoletnia. Cofam, co powiedziałem wcześniej, że mi się podoba. Cofam to! My też musimy jej. Tak, ale to było 10 lat temu i koniec końców nic z tego nie wyszło. I po co ja to chlapnąłem? Nie chciałem robić Ewie przykrości. Ewa, przepraszam. Nie chciałem do tego wracać. Myślisz, że ja każdego dnia nie żałuję, że nie mamy dzieci? Ja też, Ewa. Naprawdę. Ale sprowadzanie 16-latki do domu... Ja chciałem tylko szybko powiedzieć, że w tym serialu ona ma 16 lat. Prawdopodobnie sama aktorka ma ze 30 lat, więc wszystko jest okej, legalnie i nie... Ale sprowadzanie 16-latki do domu to nie jest dobry pomysł, wierz mi. Ale to zachowanie Agnes to jest wołanie o pomoc. A teraz ma tylko nas. I co chcesz powiedzieć? No daj jej szansę, to jest nastolatka, targają nią różne emocje. Ona? Nie opluła? Opluła? To tego nie zauważyłem. I popchnęła. Mam jej dać szansę? Jaką szansę? Na co? Ja wiem. Jak gdyby to była twoja córka, też byś ją odtrącił. Ale... No dobra. Niech ci będzie.
Ale jeszcze jedno takie zachowanie. I samej kupię bilet w jedną stronę. Do Bozi! Cieszyłam się, że Leszek zrozumiał, że od tak nie możemy skreślić Agnes. Wiedziałam, że to, jak teraz się zachowamy wobec niej, to będzie rzutować na jej przyszłe życie. Następnego dnia Ewa postanowiła zabrać Agnes na spacer. Kobieta liczy na to, że uda jej się szczerze porozmawiać z siostrzenicą. Jestem ostatnią osobą na świecie, która się czepia o czyjś wygląd czy czyjeś ubrania. Ale mam takie techniczne pytanie do Agnes. Nie podzisz się w tych spodniach? Jest strasznie gorąco. W ogóle, jak ty je zakładasz? Przecież one się tak ciągną o tą skórę i... They're still not coming on, man, and the lotion and the powder have made a paste! Kiedyś, jak byliśmy młodsi z twoim wujkiem, przechodziliśmy tutaj, siadaliśmy i patrzyliśmy się w niebo. No co się śmiejesz? Kiedyś nie było smartfonów i musieliśmy się gapić w niebo. Też mam taki jeden park w Oslo, do którego przychodzę, jak jestem wkurzona. A z racji tego, że jestem zbuntowaną nastolatką, to w zasadzie żyję w tym parku. A często bywasz taka wkurzona? Czy często? A... Pewnie ci chodzi o wczoraj. Trochę mnie poniosło, no nie? Byłam wkurzona i zmęczona. No zauważyłam. Ale nie wracajmy już do tego. Jednak chciałabym, żeby to się więcej nie powtórzyło. I chciałam ci też powiedzieć, że... nie zgodziłam się na twój przyjazd dla pieniędzy. Tylko dla dużej ilości pieniędzy. Dla pieniędzy, ale dla twojej mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Weronika, Piotrek, co wy tutaj robicie? Byliśmy na basenie i postanowiliśmy się przejść. Świetna pogoda. To jest Weronika i Piotrek, dzieci mojej przyjaciółki. Mieszkają po sąsiedzku. Cześć. A to jest Agnes, moja siostrzenica. Nie wiedziałem, że pani Ewa ma taką laskę w rodzinie. What the actual fuck, dude? What the fuck? Pomyślałem sobie wtedy, że muszę chyba zacząć częściej odwiedzać sąsiadów. Agnes trochę z nami pomieszka. Może się zaprzyjaźnicie. No właśnie, może wpadniecie do nas na herbatkę, trochę się bliżej poznacie. Właściwie to mieliśmy już wracać. Właściwie to chodźmy. Piotrek. A są moje ulubione ciastka? No pewnie, że są. Te twoje ulubione ciastka, darmowe, tak? Dokładnie. No to dobra, chodźmy w takim wypadku. Tylko może powiadam cię mamę, żeby się nie martwiła, nie? Dobrze. Miałam nadzieję, że Piotrek i Weronika będą mieli dobry wpływ na Agnes. Znałam ich od dziecka, choć ostatnimi czasy bywali u nas coraz rzadziej. Piotrek i Weronika przyszli do mieszkania Rostowskich. Chłopak jest wyraźnie zainteresowany swoją nową sąsiadką. Na nartach pewnie jeździsz zajebiście, jak to w Norwegii, nie? Norwegia jest znana z nart? Czy no ja trochę geograficzny debil jestem, więc nawet nie wiem. Jedyne, co mi się kojarzy z Norwegią, to to, że robią zajebiste kremy. Ta neutrogena formuła norweska. To świetny dorączek. Zawsze mam wrażenie, że na najbliższym zakręcie wypadnę z trasy i się zabiję. Serio? A łyżwy? No, to już bardziej. Nawet jak miałam 10 lat, to wygrałam jakiś medal w zawodach międzyszkolnych, czy coś takiego. No proszę. Nic nie słyszałam o tym. Twoja mama się kompletnie nie chwaliła. W ogóle to wiesz, że wyglądasz zajebiście, nie? Jakie to są ciasteczka? Te okrągłe to są takie ciasteczka, że w środku jest marmolatka, ale widzę, że ta marmolatka jest wyjedzona, że zostało samo ciasto w tym ciasteczku. Słabo. U nas w szkole to jakbyśmy mieli chociaż jeden tatuaż, to już by nas spalili na stosie, nie Vera? No dokładnie, a wcześniej jeszcze matka by nas wydziedziczyła. A twoi rodzice nie mają nic przeciwko? Nie mieli wyboru. Pojechałyśmy z koleżanką na festiwal tatuażu i tak jakoś wyszło. Ojciec trochę się wkurzał, ale szybko mu przeszło. A co byś powiedziała na kino? Słyszałem, że leci nowy thriller skandynawski. Co byś powiedziała na kino? Mieliście właśnie POV Pawła zapraszającego kasjerkę w Żabce do kina. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jak to jest. Podobno fajny. Błagam cię, Piotrek, nie rób siebie idioty. To, że Agnes jest z Norwegii, nie znaczy od razu, że lubi jeździć na nartach i co? I czytać skandynawskie kryminały? Proszę cię, gdzie ją jeszcze zabierzesz, na Zlot Wikingów?
W zasadzie kino jest okej, jeżeli ciocia się zgodzi. Nie mam nic przeciwko. Możecie iść. Ciocia generalnie woli cię wysłać gdziekolwiek, żebyś zniknęła, żeby nie było problemu. Agnes była jak odmieniona. Czułam, że towarzystwo rówieśników dobrze jej zrobi. Miałam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie ku dobremu. Po południu Ewa zabrała Agnes do szkoły. Kobieta chce zapisać siostrzenicę do liceum. Dyrektorka placówki zleciła rozmowę z psychologiem. Świetne oceny. Widzę, że lubisz przedmioty ścisłe. Szczerze mówiąc, to nieszczególnie. Zawsze się na nich strasznie nudzę. Agnes chce być programistką. Z tego, co mówiła moja siostra, to znacznie wyprzedza program szkolny. Agnes podobno należy do anonymusum. A w tej szkole informatyka jest na wysokim poziomie. W ostatnich miesiącach oceny się trochę pogorszyły. Widzę też, że są wagary. Co się stało? Wpadłam w złe towarzystwo. Piłam. Paliłam. Cipałam. Puszczałam się za pieniądze. No niech pierwszy rzuci kamień ten, co to nie robił. No Agnes, no w ogóle co ty mówisz, no? Co odpowiadam na głupie pytania? Coś mi się widzi, że wcale nie chcesz powiedzieć mi prawdy. Rozumiem. Powiesz, kiedy będziesz gotowa. Powiesz, kiedy będziesz gotowa. Kto cię nauczył tej psychologicznej gadki? Ja nigdy nie będę gotowa, okej? Okay? Wow. Agnes, poczekaj! Paniero. Spokojnie. Daj mi jej czas. Psychologowie zawsze mnie denerwowali. W Norwegii też musiałam chodzić do jednego takiego, który tylko całą godzinę siedział i kiwał głową. Szaleć można. No ale jak ja mam być spokojna? No ja widzę, że coś się wydarzyło, ale no nie umiem jej pomóc. Powiem tak. Wyniki Agnes są bardzo dobre. Nie widzę przeszkód, aby dołączyła do którejś z klas o profilu matematyczno-informatycznym. Ale konieczne będą kolejne spotkania z psychologiem. Ale jakie spotkania, no? No sama pani widzi, co się dzieje. Chodźmy teraz do niej. Może uda nam się z nią porozmawiać. Agnes wyraźnie prowokowała panią psycholog. Zupełnie jakby chciała odwrócić jej uwagę od jakichś trudnych pytań. Agnes! Agnes, odłóż to! Po co? No sobie w szkole jesteś, to dziwne, gościu. Ciocia ma rację. Oddaj papierosy. To jest szkoła, tutaj się nie pali. Ale plus jest taki, że Agnes paliła w tym odcinku papierosy. Co to oznacza? Generalnie jak oni nagrywają te wszystkie paradokumenty, to biorą aktorów troszeczkę starszych niż te postaci, które grają. Na przykład takie scena, że 16-latek pali papierosa, to ten aktor zawsze ma powyżej 18 lat, żeby nagranie tego w ogóle było legalne, no nie? Więc jak mieliśmy tutaj scenę, że Agnes paliła papierosy, to generalnie to oznacza tyle, że aktorka jest pełnoletnia. Więc ja uniknąłem właśnie więzienia. O tych kolczykach i tatuażach też będziemy musiały porozmawiać. Chyba żartujesz, to moje fajki. Kupiłam je za moje pieniądze. Chyba za pieniądze rodziców. A w momencie, w którym nagrywali ten odcinek, czyli paręnaście lat temu, te fajki kosztowały jeszcze 11 zł. Teraz to już jest prawie 20. Co się dzieje z tym krajem? Nie no, memuszkuję, kochani, tylko papierosy są niezdrowe, nie palcie papierosów. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego oni mają stół do piłkarzyków w szkole? Co to jest za szkoła? Czy od razu można też się piwa napić, jak się już gra w te piłkarzyki? Agnes, proszę cię, nie rób sceny. Nie miałam pojęcia, co się dzieje z tą dziewczyną. Nie siedziałam jej w głowie, więc nie wiedziałam, jak jej pomóc. Ale ona nie chciała, żeby jej pomóc. Może powróćmy do mojego gabinetu i porozmawiajmy. Bardzo dobry pomysł. Może ja poczekam w takim wypadku na zewnątrz. O czym porozmawiajmy, co? O tym, że palenie szkodzi zdrowiu? Ale w zasadzie to tak. Szkodzi. Będę palić, kiedy będę chciała. I nie muszę chodzić do waszej durnej polskiej szkoły. Edgy! Jeżeli nie podobam wam się taka, jaka jestem, trudno. Nie zmienię się. I jestem, jaka jestem i nigdy się nie zmienię. Przepraszam. Ewa chce jak najszybciej porozmawiać z siostrzenicą. Kobieta obawia się, że zachowanie Agnes sprawi, że nie zostanie przyjęta do szkoły. Agnes! Zostaw mnie. Kochanie, poczekaj! Ja wiem, że jest ci bardzo ciężko. Ale ja nie mogę się wiecznie bronić, nie mogę się wiecznie tłumaczyć. A ty nie możesz się wiecznie buntować. Dlaczego?
Bo tak naprawdę ty mnie zaszkodzisz tylko i wyłącznie sama sobie. No pomyśl tylko, ta pani psycholog, ona nic cię złego nie zrobiła. No. No po co te prowokacje, te papierosy? Czy ty nie widzisz, że w ten sposób krzywdzisz tylko sama siebie? Czułam, że popełniłam błąd, że zabrałam Agnes do szkoły tak wcześnie. No a wizyta ta u psychologa to w ogóle jakaś pomyłka. Po niej Agnes miała naprawdę zły nastrój. Bałam się, że sobie coś zrobi. No to co mam zrobić? Może po prostu się zabiję, to wszyscy będą mieli spokój! Ale Agnes, w ogóle dziecko drogie, co ty mówisz? No kochanie, no ja naprawdę się boję o ciebie. Ja wiem, że wydarzyło się coś bardzo złego. Ale póki mi o tym nie opowiesz, to ja nie wiem, jak ci mogę pomóc. Nie chcę pomocy, dobra? Kurczę, Agnes, gdyby tylko w okolicy była jakaś pani, która ma kwalifikacje do wysłuchania ciebie i udzielenia ci pomocy psychologicznej. Gdyby gdzieś tutaj w okolicy była taka pani. Ktoś za oknem myje mi karszerem budynek. Ja pierdolę. Słyszę tylko... Coś z rodzicami w domu? Nie. To może coś w szkole? Z kolegami, z koleżankami? No powiedz, proszę. Przestań zgadywać! To nie jest jakiś pieprzony teleturniej! Daj mi spokój! Agnes! Po wyjściu z tej szkoły miałam ochotę naprawdę zrobić sobie krzywdę. Tak, żeby wszyscy zrozumieli, że jestem do tego zdolna i nie jest to tylko głupie gadanie. O Jezus Maria, muszę udowodnić wszystkim, jaka jestem edgy. Space! Dobra, wrócił stary. Z mlekiem wróciłem, spokojnie. Co, 20 lat mi nie było? Tam! Generalnie mówiąc tak przez chwilę poważnie, bo kanał Lakron raczej poważny nie jest, ale tak przez sekundkę chociaż, pomoc psychologiczna nie jest żadnym wstydem. Jeżeli potrzebujecie takiej pomocy, absolutnie o tym powiedzcie, zgłoście się do psychologa w szkole, do psychologa prywatnego, czy już nie daj Boże psychologa publicznego. Ale z tymi ostatnimi tak ostrożnie, proszę. I Agnes ewidentnie tutaj ma troszeczkę problemów, które można by było rozwiązać, przegadać, tylko jednak musi, zakładam, do tego dojrzeć po prostu. Musi sama podjąć taką decyzję. Więc tak, Agnes, trzymamy za ciebie kciuki, że sobie poradzisz w życiu i teraz już przestaje być poważny i wracamy do obrażania jej. Śmieszne niebieskie włosy, śmieszne niebieskie włosy. Ewa i Agnes wróciły do domu. Kobieta bardzo przeżywa kłótnie z siostrzenicą. A ty co? Nie smakuje? Jedz, bo wstydnie. Nie mów jak z Gret. Agnes, jak nie chcesz jeść, to nie jedz. A ty we wszystkim jej ustępujesz. Agnes, no mięsko chociaż zjedz, zostaw ziemniaczki. Jedz. Bo dzisiaj już nic nie dostaniesz. No to trudno. Wyrzucę. Co to jest? Ewa się dla ciebie napracowała, a ty znowu strzelasz focha? Przeproś do cholery. Nikogo nie będę przepraszać. O, rękawiczkę jest. Co to jest? O, fuck! Jeez, Louise! Teraz Harry będzie komentował, a nie ja. Mi już chyba wystarczy. Witajcie, Ancymony, z tej strony Harry Styles. Mam nadzieję, że podoba wam się ta analiza paradokumentu dokonana przez mnie, nie przez Lacarnuma. On w tym momencie nic nie robi. Żarty żartami, ale trzeba się robić poważnie i mi się to nie podoba. Na dodatek jeszcze to jest film, który został wysłany przez moich widzów. I widzowie napisali mi, że to jest super śmieszny odcinek. No właśnie widzę widzowie, jak to jest super śmieszny odcinek. Dziewczyna sobie robi krzywdę! Agnes, czy to jest to, co ja myślę? Jakby było mało kłopotów, to jeszcze okazało się, że Agnes się tnie. Czułam, że jako opiekunka zawiodłam na całej linii. Tak, do cholery, podzięłam się! Dajcie mi wszyscy spokój! Cześć. Dzień dobry. Przyszedł mnie w porę? Nie, wszystko w porządku. Cześć, Piotrek. Piotruś z sąsiedniego bloku wyczuł, że obiadek mają i od razu przyszedł najeść się za darmo. Co w pełni rozumiem i szanuję. Przyszedłem zabrać Agnes do siebie, a potem do kina. Właściwie Agnes nie ma czasu. Przyjdź proszę potem, mamy tu ważną rozmowę. Właściwie to akurat mam teraz czas, chodź. Mam wrażenie, że Piotruś w tym związku nie będzie dominował raczej. Piotrek zaprosił Agnes do swojego mieszkania. Chłopak chce zaimponować dziewczynie swoją kolekcją płyt. W szafie mam poukładane dekadami. Patrz, Agnes, mam tyle książek w pokoju, kolorowanki, imponuje ci to? Agnes, Agnes, patrz, ja duży youtuber jestem, 100 tysięcy subów, Agnes, please, zauważ mnie! To po ojcu zbierał je chyba za 20 lat.
A jak po ojcu nie żyje, czy co? No żyje, ale zwiał. Matka dawała mu w kość, to w końcu się spakował i wyjechał. Przysłał tylko pozew rozwodowy. Teraz widujemy się raz na 2 tygodnie albo rzadziej. W sumie dobry układ. To co, puszczamy jakąś klasykę? Ej, ej, ty mnie w ogóle słuchasz? Sorry, zamyśliłam się. Przycięłaś się z ciotką i z wujkiem, co? Daj spokój, przecież im przejdzie. Twoja ciotka to najspokojniejsza osoba, jaką znam, a wujek, no przecież on się tylko słucha i poleca. Nie chcę mi się o tym gadać, dobra? To co? Idziemy do kina? Potem pójdziemy na spacer, pokażę ci kawałek Warszawy. Muszę porozmawiać z Agnes. Czekaj, chyba słyszę ciotka. Serio, ciocia? No naprawdę ci się wydaje, że jak tylko wyjdę z domu, to wyskoczę od razu przez okno? Dzwoniła twoja mama. Dlaczego nie odbierasz jej telefonów? Powiedz jej, że nie będę z nią gadać. Wysłała mnie tutaj jak na jakąś Syberię. Trochę trudno, Polska zbyt ładna nie jest. Niczym Syberia. Jezu, weź nie strugaj księżniczki, tylko zadzwoń do matki, a nie robisz dramy u nas w mieszkaniu. Weronika, a ty może sprawdź, czy cię nie ma u ciebie w pokoju, co? Dobry tekścior, brat. Nie chciałam gadać z matką, byłam na nią wkurzona. Wujek ma rację. Wysłała mnie tutaj po to, żeby się mnie pozbyć i mieć spokój. Coś jeszcze, bo my idziemy z Piotrem do kina. Wolałabym, żebyś wróciła ze mną do domu. Ale pani Ewo, ja się zaopiekuję, Agnes. Pani Ewo, ja bym Piotrusiowi nie ufał. On od paru miesięcy obżera się u państwa za darmo. Ten koleś generalnie dziwny jest. No dobrze, ale nie wracajcie późno. Dobrze. Tak naprawdę to ja zadzwoniłam do Basi, bo chciałam z nią porozmawiać o Agnes. Ale nic jej nie powiedziałam, bo Basia była tak przygnębiona, że nie chciałam jej dodatkowo martwić. Jezu, jak pani z nią wytrzymuje? To moja siostrzenica i obiecałam siostrze, że się nią zaopiekuję. Może pani jest za łagodna, może z nią trzeba na ostro. Raczej myślę, że to kwestia braku kontaktu z rówieśnikami. Ta dziewczyna taka niezamiła jest, co nie? W sensie, no ja raczej psia psiłami bym z nią nie został, raczej nie. Ja generalnie nie lubię takich fałszywych lasek. Słuchajcie, kochani, ja nie jestem taka jak wszystkie. Ja się nie przyjaźnię z dziewczynami, ja się przyjaźnię tylko z chłopakami, bo dziewczyny to sama drama. Ale może skoro ona ma taki dobry kontakt z Piotrem, to może on będzie miał na nią dobry wpływ. Brat? Może ją Piotr przekabacie tą dobrą stronę. Nie wiem, podczas randki będzie jej mówił: ej, Agnes, matematyka, całkiem fajna, no nie? No to niech ona się lepiej nie zadaje. To idiota. No to może ty byś, Weronika, spróbowała. Słuchaj, w tej Norwegii musiało się coś bardzo trudnego przetrafić, Agnes. Ale ona w ogóle nie chce o tym rozmawiać, ani do tego wracać. Może ty byś... No bo ja wiem. Myśli pani, że mnie posłucha? No na pewno szybciej ciebie niż mnie. A kto wie, może wyjdzie z tego przyjaźń? No, dobra, mogę spróbować. Głupio mi było prosić Weronikę o pomoc, ale ja już naprawdę nie wiedziałam, jak dotrzeć do Agnes. Może rozmowa z rówieśniczką pomogłaby się jakoś jej otworzyć. Piotr zabrał Agnes do kina, a następnie na spacer po Warszawie. Nastolatka wciąż nie ma ochoty wracać do domu Rostowskich. Szczególnie, że w parku jest 25 stopni, Piotrek i tak przykrył Agnes swoją kurtką, żeby wykonać sam ten gest, tak? To jest taki symboliczny gest! Dzięki Bogu nie spotkali na swojej drodze kałuży, bo Piotrek w tą kałużę swoją kurtkę wrzucił, żeby Agnes mogła przejść. Jak pójdziesz tam, to jest taka świetna hipsterska knajpa. Wiesz, meksykańskie żarcie, burrito, te sprawy. A w weekendy grają świetne koncerty. Lubisz indie rocka? Nie no, co ty, wolę reggae nie widać. Wiesz co? Chciałem ci coś powiedzieć. No dobra. No, od początku mi się podobałaś. Słabe. Spróbuj jeszcze raz. Ciągle o tobie myślę i mam na ciebie ochotę. Ciągle o tobie myślę i mam na ciebie ochotę. Romantiko! Stary, zeszło mi kilka dni. I co z tego? No nie udawaj takiej mnie niedostępnej, wiem, że masz na to ochotę. No nie mam! Zostaw mnie! Lubisz, jak trzeba cię prosić, trzeba cię prosić! Pozwolę sobie przypomnieć, widzowie wysłali mi ten odcinek mówiąc: Paweł, to jest super świeży odcinek, skomentuj, ha, 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 ha. Jezu, jak ja was nienawidzę. Zostaw mnie! Zostaw ją, słyszysz?
Werka, co ty tu robisz? Śledziłaś nas? Tak, szłam za wami do kina, bo czułam, że coś takiego się święci. Jak ci ręce świeżbią, to wracaj do domu i zrób sobie dobrze, a jak nie, to powiem matce i będziesz miał szlaban do końca życia. Nic złego nie chciałem, daj spokój! Zanim ja ci coś złego nie zrobię. Już! O co jej chodziło? Przecież było widać, że też chce się zabawić. Kurwa, ohydny coś gościu, ja pierdzielę. Wszystko w porządku? Tak, tak, okej. No widzisz, a jak mówię, że mój brat to idiota, to nikt mi do cholery nie wierzy. No bo jest generalnie różnica pomiędzy powiedzeniem, że twój brat to idiota, a powiedzeniem, że twój brat to potencjalny gwałciciel! Ale że nada zachowałam się jak jakaś dziesięciolatka. Totalnie mnie sparaliżowało. Gdyby nie Weronika, to ten debil zrobiłby ze mną co chciał. 10 minut później nastolatki wracają do domu. Weronika postanowiła pomóc Ewie. Dziewczyna próbuje rozładować atmosferę i zbliżyć się do Agnes. Dzięki za pomoc, ale dałabym sobie radę. Ha, jasne. Ja jestem Agnes, księżniczka z Norwegii i jak strzelę focha, to wszyscy się mnie boją. Ej, zejdź ze mnie, dobra? Przecież ci podziękowałam. Tak, ale wyluzuj trochę, kobieto, i nie bądź taka na nie. To normalne, że można potrzebować pomocy. Ale ja nie potrzebowałam pomocy, przecież ci mówię. Dobra, wiem, ale jakbyś chciała, to niedaleko w Domu Kultury są zajęcia z Krav Magi. Krav Magi? Co to jest? Krav Maga to taki rodzaj lasagne. Wiem, znam się, jestem tłusty. A taka sztuka walki, technika samoobrony. Wszystko w jednym, bardzo przydatne. A w skrócie to uczą, gdzie kopnąć napastnika, żeby najbardziej bolało. No tak, to brzmi jak coś dla mnie. A ty czym się interesujesz? Ja komputerami. Komputerami? Tak, bo dziewczyny mogą trenować sztuki walki, ale programowanie to już jest dla nerdów. Nie no, co ty? A czym się zajmujesz? Jakieś aplikacje na smartfony? Też. No wiesz, no te całe komputerki, te całe te porty USB, FPS-y, herce... komputerki. Ostatnio na przykład spamuję się ludziom na maile. Nie no, co ty teraz mnie wkręcasz? Jak chcesz, to wpadnij do mnie któregoś wieczoru, to pokażę ci kilka hakerskich trików. A włamiemy się do jakiegoś banku? Nie no, co to bez przesady. To zrobimy na drugiej lekcji. Dobra. Rozmowa z Weroniką naprawdę dobrze mi zrobiła. No i te zajęcia z Krav Magi też zapowiadają się całkiem interesująco. Może to nie będzie aż tak źle, jak sądziłam. Minęły 3 dni od rozmowy z Weroniką. Agnes uspokoiła się. Ewa jest zadowolona z dobrego zachowania siostrzenicy. Mówiliśmy właśnie o dobrym zachowaniu siostrzenicy, po czym siostrzenica zabija człowieka. Agnes! Nie, ciociu, czekaj. Boże, zostaw ją, no! O mój Boże! One uprawiają te legendarne kobiece zapasy! Trenujemy. Byliśmy na zajęciach z Krav Magi w Domu Kultury. Za darmo dla wszystkich. Może pani też spróbuje? Może pani też nakopać do dupy, co? Ja trenuję siatkówkę. Te zajęcia z Krav Magi były świetne. Nigdy nie przepadałam za sportem, ale to naprawdę jest coś innego. No i będę wiedziała już, co robić, gdyby jakiś debil wystartował do mnie z łapami. To może... Może weźmiecie, pomożecie mi, a ja skoczę jeszcze po gazetę. Dobrze. Dzięki, pa. Pokłóciliście się? Nie, dlaczego? Pokłóciliście się? Nie, dlaczego? Po prostu Agnes nie chce spojrzeć prawdzie w oczy. Ale jakiej prawdzie? Nie wiem jeszcze wszystkiego, ale sprawdziłem portale społecznościowe. I powiem tak, niech pani uważa na te Agnes. Ale o czym mówisz? Jakie portale? Jak będę znał szczegóły, to dam znać. Ale to o czym ty mówisz? Nielegalnie handlowała eurogąbkami. Zastanawiałam się, co właściwie Piotrek chciał mi powiedzieć. Był bardzo tajemniczy, ale nie bez powodu. Musiał pewnie trafić na jakiś trop sprawy, która tak gnębiła Agnes. Ewa nie może przestać myśleć o słowach Piotrka. Kobieta zastanawia się, jakie wykroczenia Agnes ukryła przed nią siostra. Ciocia, ja wychodzę, będę za godzinę. Ale dokąd idziesz? Zaraz będzie obiad. A, kurde, bo chciałam pobiegać. Wiesz, jutro kolejny trening, a ja kompletnie nie mam kondycji. Nie chcę sobie narobić obciachu przed Werką. Ciocia, ona wymiata na tej krawmacy. No dobra, później cię odgrzeję. Ale nie przesadzaj z tym treningiem. Dobra. Nie mogłam uwierzyć, że Piotrek wpadł w taki szał. Generalnie to Piotrek codziennie do państwa wpada, jakby był u siebie i je darmowe żarcie. Więc dlaczego pani się teraz dziwi, że on tak po prostu wpadł? Ty
Ogarnij się, o co ci znowu chodzi? Nie wiesz, o co mi chodzi? To może sobie przypomnisz. Co to jest? Nie wiesz, co to jest? Nie poznajesz? To nawet ja wiem, co to jest. To są filtry ze Snapchata. Niestety nie mam Snapchata. Instagram musi wystarczyć. Co jest? Nie. Może to nie ty włamałaś się na moje konto? Ha? I może to nie ty wysłałaś zdjęcia moich rozmów wszystkim dziewczynom z klasy? Nie znam dziewczyn z twojej klasy, debilu. Dzieciaki, uspokójcie się, proszę. Ciekawe, czy będziesz taka mądra, jak powiem twojej rodzinie, co zrobiłaś w Norwegii. Ciekawe, czy wtedy będzie ci do śmiechu. Co? Co ty pieprzysz? No dalej, może powiedzmy twojej cioci, co? Wiem o wszystkim, wiem o Ingrid. Ale nie wiesz, do czego ja Agnes! Jestem zdolna! Chcesz mnie zniszczyć? Najpierw ja zniszczę Agnes! Wszystko, co kochasz! Kogoś fantazja filmowa troszeczkę poniosła, no nie? Tak tyci, tyci. Zniszczę wszystko, co kochasz! Zostań! Agnes! 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 O co tu chodzi? Agnes nie wróciła na noc do domu. Rostowscy szukali jej przez kilka godzin. Wczesnym rankiem małżeństwo zgłosiło zaginięcie nastolatki na policję. Ewa i Leszek przed blokiem spotykają matkę Piotrka i Weroniki. Daria! Widziałam, że dzwoniłaś. Przepraszam, nie mogłam odebrać. Byliśmy na policji. Agnes nie wróciła na noc do domu. Weronika też. Wyszła w środku nocy i do tej pory jej nie ma. Co? Jak to? Ale Boże, to wspaniale. To znaczy, że pewnie dziewczyny gdzieś razem wyszły. Może na jakąś imprezę albo gdziekolwiek. No właśnie, nie do końca. Co masz na myśli? Wiesz coś, gdzie one są? No nie wiem, właśnie nie wiem. Ale myślę, że to może być wszystko moja wina. Powinienem wam wszystko od razu powiedzieć. Ale co powiedzieć? Czy ty wiesz, co się wydarzyło w szkole, Agnes? No wiem. No co? No mów, co się wydarzyło. To było kilka miesięcy temu. Tej zabitej dziewczynie znaleziono scyzoryk z inicjałami Agnes. Jejpek! Zataili to wszystko. Szkoła przedstawiła to jako samobójstwo. Ale na scyzoryku nie było jej odcisków. Napisałem do kilku jej kolegów po angielsku. I jeden powiedział mi, że wszyscy byli pewni, że Agnes, no wiecie, pomogła jej. Nie, to niemożliwe. Agnes na pewno by tego nie zrobiła. Skąd wiesz? Wcale jej nie znamy, jak się okazuje, a twoja siostra wszystko przed nami ukryła. Takiej wieści się nie spodziewałam. Myślałam, że Agnes może się z kimś pobiła, albo handlowała narkotykami. Ale zabójstwo? Nie mogłam w to wszystko uwierzyć. A teraz Agnes powiedziała, że zniszczy wszystko, co kocham. Ona może zrobić krzywdę Weronice. Jest. Ewa. Mama. Zupełnie nie rozumiałem, jak siostra Ewy mogła przed nami ukryć taką wiadomość. Wiadomo, że nie o wszystkim chce się opowiadać w rodzinie, ale chyba wypadałoby nas poinformować, że przyjęliśmy pod dach morderczynię. Rostowscy razem z Darią Schulz, matką zaginionej Weroniki, udali się do jej mieszkania. Zamierzają ustalić plan dalszych działań. Przestańcie gapić się w te telefony. Jak policja będzie dzwoniła, to ją usłyszycie. Jak policja będzie dzwoniła, to pamiętacie, nic nie mówimy. A nie, chwila, to taki nawyk ze starych czasów. Nie, to odbieramy i rozmawiamy z policją, szukamy Agnes. A ty bardzo źle zrobiłeś, że nam od razu o tym nie powiedziałeś. Gdybym tylko wiedział, że tak to się skończy. Chciałem tylko pokazać, że to ja jestem górą i że powinna się pilnować. Brawo. Gratuluję, Piotruś. Udowodniłeś, że jesteś debilem i dzbanem. A, Agnes zaginęła. Smutno. Brawo. I co, jesteś teraz górą? To nie jest wiadomość, którą się ukrywa, do cholery. Nie chciałem ukrywać, chciałem tylko mieć pewność, żeby ujawnić to w najważniejszym momencie. Czyli po prostu chciałeś mieć dobry temat na fejsa. Co, no. Nie? Uspokójcie się. Spróbujmy logicznie pomyśleć, co się mogło wydarzyć. Panie, a idź pan w cholerę na fejsa. Teraz Twitter tylko się liczy. Agnes musiała się jakoś skontaktować z Weroniką. Mogła ją wyciągnąć z domu pod pretekstem spotkania. Pytanie tylko, gdzie ją zabrała? Działka. Weronika zawsze ukrywała się tam, gdy pokłóciła się z rodzicami. Weronika zabrała Agnes na naszą działkę. Musimy tam szybko jechać. Czekaj, Daria. Zróbmy to tak.
Daria była tak zdenerwowana, że nie chciałem zabierać jej ze sobą. Gdyby podejrzenia Piotrka się potwierdziły, kto wie, co moglibyśmy zastać na tej działce. Leszek, Ewa i Piotrek natychmiast przyjechali na działkę należącą do rodziny Szulców. Słyszycie? Tak, ktoś jest w środku. Tak, nawet czuję, ktoś grilla robi. Zaczekaj. Kocham takie działeczki, zajebista sprawa. To Weronika. Grilla cały rok można robić, cały rok! Bo najwyraźniej jak się robi grilla na balkonie w mieszkaniu, to sąsiedzi mają jakiś problem z tym. Okropni są sąsiedzi, okropni! Zostańcie tu i czekajcie na policję. Ja zajrzę do środka. Ja idę spać. Uważaj, ona może być niebezpieczna. Poradzę sobie. Ty, Piotrek, też tu zostań i nie rób żadnych głupot. Dobra? Nigdy wcześniej tak się nie bałem. Moja siostra była w rękach dziewczyny podejrzewanej o morderstwo. W duchu cieszyłem się, że był ze mną tam pan Leszek. Szczegół, że Piotr dosłownie parę scen wcześniej próbował zgwałcić Agnes. To Agnes jest ta niebezpieczna, nie Piotr, to Agnes. Zostaw. One będą się buzi będą robić. Damskie zapasy. Miałem rację! A ja widzę, a wy nie widzicie. Będę musiała użyć siły. To dawaj, ja się nie boję. Co tu się dzieje? Baba z babą? No brawo, postawiłyście na nogi całą policję w mieście. Agnes, po tobie mógłbym się tego spodziewać. Ale Weronika? Ale to nie tak, ja wszystko wytłumaczę. Co tutaj się tak naprawdę dzieje? Zabawiają się ze sobą, a co? Agnes, do cholery, myśleliśmy, że jesteś morderczynią. Wiem, co o mnie mówią. Ale to nie jest tak, jak myślicie. A jak jest? Może nam w końcu opowiesz, co? Ingrid? Ta dziewczyna, którą potem znaleźli martwą. Ona była moją dziewczyną. I nikomu się to nie podobało. Podoba mi się bardzo to, że chcieli tutaj odegrać scenę z flashbacku, że są w Norwegii niby, ale nikt tam po norwesku nie mówił, więc po prostu zagrali w tą scenę, gdzie dziewczyny krzyczą swoje imiona nawzajem. Agnes! Ingrid! Agnes! Ingrid! Dzikie! Agnes! Ja jestem lesbijką, teraz już wiecie. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Co miałam wam powiedzieć? Wiem, że nigdy byście tego nie zaakceptowali. Wyrzucilibyście mnie z domu jak moja matka i ojciec. I co? Myślałaś, że szybciej cię zaakceptujemy, jak będziesz pić, palić, przeklinać i sprawiać kłopoty. Ciekawa logika. Przestań no. Jak było z tą dziewczyną? Było kilku fanatyków, którzy nas prześladowali i musiałyśmy się przed nimi jakoś bronić. Bardzo się bałam, że stanie się jakaś krzywda. No i dałam jej ten scyzoryk, po to, żeby się przed nimi broniła. Skąd miałam wiedzieć? Czy ona nie potem popełni samobójstwo? No skąd mogłam to wiedzieć? Nie mogłam tego wiedzieć. Dziękuję jeszcze raz, moi kochani widzowie, za nadesłanie tego filmu. Super śmiesznie, ha, 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 ha. Już nigdy więcej was nie posłucham. Chcę, żebyście wiedzieli o tym. To był ostatni raz. Przysięgam. Ostatni! Trudno mi było sobie wyobrazić, co musiała przeżywać ta dziewczyna. To, że wszyscy niesłusznie podejrzewali ją o morderstwo, to jedno. Ale najgorsze to to, że ona sama sądziła, że przyczyniła się do śmierci przyjaciółki. Niepotrzebnie się wściekłem, jak włamała się na mój profil. To moja wina. To ja się włamałam na twoje konto. Agnes mi tylko pokazała jak. No co? Chciałam ci raz na zawsze pokazać, jak się nie traktuje kobiet. Kiedy powiedziałam ciotce o wszystkim, poczułam jakąś niesamowitą ulgę. Wiedziałam, że już nie będę musiała niczego ukrywać. Kilka godzin później Ewa i Agnes wracają z posterunku policji, gdzie wyjaśniły całą sprawę z zaginięciem. Pan policjant, no basically byłyśmy horni. Weronika wróciła do domu, gdzie czekała na nią matka.
Dobrze, że ci nie dowalą żadnych kosztów poszukiwań. Na szczęście wszystko się udało odkręcić. Myślisz, że Weronika będzie miała duży problem przeze mnie? Szlaban na pewno. Ale nie myślę, żeby jej mama się długo na nią denerwowała. Znam Darię od dziecka, jest naprawdę wyluzowana. No to co teraz będzie? No co? Wracamy do domu już na szczęście po wszystkim. Może jakiś film zobaczymy. Nie chcesz mnie odesłać z powrotem do Norwegii za to wszystko, co zrobiłam? Trochę chcę, ale twoja mama z góry zapłaciła nam 5000 zł, więc chociaż ten jeden miesiąc cię przetrzymamy. Zresztą ile już minęło? 3 dni. Cholera jasna. Przestań. Najważniejsze, że mnie wszystkim powiedziałaś. A wujek? Nie wyglądał na zadowolonego z tego, że wiesz, że w ogóle dziewczyny. Ale że baba z babą? Wujkiem się naprawdę nie przejmuj. On tylko wygląda na takiego zasadniczego. A tak naprawdę nie jest. Ja z nim porozmawiam. Ciociu, jesteś super, wiesz? Naprawdę się cieszę, że tutaj przyjechałam. Cieszę się, że tak myślisz. Wiesz, ja nie chcę być dla ciebie starą ciotką z rzędą. Tylko chciałabym, żebyśmy były przyjaciółkami. Naprawdę. Naprawdę. Tylko przychodź do mnie z każdym problemem, dobrze? Naprawdę wszystko możesz mi powiedzieć. No tak, teraz już wiem. Dzięki, ciociu. Rostowscy zaakceptowali orientację seksualną Agnes. Dzięki wsparciu Ewy i Leszka nastolatka zaczęła uczęszczać do szkoły i osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. W następnym odcinku Tomasz Rocki przychodzi pijany na urodziny wnuczki. Ten następny odcinek też się wydaje bardzo ciekawy w sumie. Pijany dziadek, jej! Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. To był naprawdę ostatni raz, jak biorę odcinek od widza. Przysięgam, już nigdy więcej. Nigdy! Notatka na koniec, jeżeli rzeczywiście macie jakieś problemy psychiczne, idźcie do psychologa, to nie jest wstyd. Idźcie po prostu do psychologa. Szukajcie profesjonalnej pomocy. Nie piszcie o swoich problemach youtuberom, proszę. Bo już nawet nie żartując, ja dostaję 3 wiadomości dziennie od ludzi, którzy mają problemy psychiczne, że im pomagam w jakiś tam sposób, moje filmy i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony to jest strasznie miłe, dziękuję wam serdecznie, ale z drugiej strony idźcie do psychologa. Dobra, dziękuję serdecznie. Jak zawsze łapka w górę, subskrypcja, no i do zobaczenia niedługo w następnym filmie. Czołem!